Witajcie, w dzisiejszym odcinku pokażę Wam najlepszą możliwą metodę na robienie napadu Problem Bogdana w roku 2024 i pewnie też w roku 2025. Więc tak, ten napad będziemy grać z moim widzem. I dobra, już on dołączył, więc odpalamy napad. Oczywiście odpalamy go zawsze na hardzie z tego względu, żeby było po prostu więcej kas, 125%, więc dobra, odpalamy napad. Ja sobie zmniejszę dole do 15% i mojemu widzowi dam po prostu 85%. I jeśli chodzi o ekipę, jaką ja sobie biorę, wsparcie z powietrza z tego względu, bo na tym wsparciu z powietrza właśnie jest to, co Wam muszę pokazać, czyli najlepsza metoda właśnie robienia tego napadu, bo tą robotę robi osoba, która ma po prostu wsparcie z powietrza. Bo po prostu osoba, która ma wsparcie z powietrza, ma ona po prostu Avengera. I właśnie ja tutaj Wam pokażę, jak po prostu przyspieszyć, żeby szybciej zrobić ten napad. Oczywiście, dlaczego memu widzowi dałem 85% demu? Dlatego, bo po prostu wygrał napad w konkursie, który organizowałem na moim Discordzie, więc gorąco Was zapęcam do wbicia na mój serwer Discord. Bo tam takie konkursy będę robić co jakiś czas. No i tak, zbliżamy się do Avengera. Podjadę tutaj, żeby mój widz wsiadł sobie do Stromberga. Ale my do Avengera nie wchodzimy, musimy zrobić coś innego. Mianowicie otwieramy sobie telefon. Wchodzimy sobie na Pegasusa. I dzwonimy do niego. I po co do niego dzwonimy, już Wam mówię. Mianowicie chodzi nam po prostu o łódkę. Więc wezwijmy sobie jakąś łódkę. Jaką by tu wziąć łódkę? Niech pomyślę. Może Jetmax niech będzie. No i dobra, nasza łódka już jest. I co robimy teraz? No po prostu wchodzimy do tej łódki i auto zostawiamy sobie tutaj na brzegu. I tak, co robimy potem? No po prostu bierzemy sobie łódź i płyniemy w morze. Zaraz Wam pokażę mniej więcej gdzie. Tak na środku tej takiej zatoki musimy sobie zostać. Mniej więcej tutaj, gdzie zniknie mój widz na minimapie. Tutaj musimy być, żeby po prostu go odebrać z wody. I tą metodą zaoszczędzimy masę czasu i przy okazji jest łatwiej, bo po prostu Avenger nie będzie uszkodzony. Bo wiecie, jakbym po prostu wziął tego Avengera teraz, to by nawalały mi tu helki i musiałbym po prostu walczyć z tymi helkami i one by mi po prostu uszkadzały Avengera. A po co to robić? Jak może być prościej? No i w tym oto miejscu, gdzie teraz tutaj właśnie jestem, widzicie właśnie to na minimapie, czekamy, aż mój widz po prostu skończy robotę w łodzi podwodnej. Jak widzicie, helki teraz się pojawiły. Ale one to nie problem, bo one po prostu nie będą nam robić żadnych szkód. No i dobra, mój widz skończył oglądać cutscenkę właśnie w łodzi podwodnej. Zaraz on się powinien pojawić. No i zaraz po prostu do niego popłyniemy, żeby wsiadł do mojej łódki. Więc dobra, poczekajmy jeszcze chwilę. Zaraz powinno go załadować. O, dobra, jest. Więc teraz po prostu płyniemy po niego. O, dobra. Jestem pod nim. Może on wsiadać teraz do mojej łódki. I tą łódką co robimy? No po prostu płyniemy do mojego auta. I autem po prostu jedziemy do Avengera. No i tak, zbliżamy się już łódką do mojego auta. Wychodzimy teraz z łódki i wsiadamy po prostu do autka i jedziemy do Avengera. No i Avengerem oczywiście lecimy na lotnisko w Los Santos. Jak widzicie, żadnych obrażeń Avenger nie dostał. Jest to super kozacki trik i mega on przyspiesza robienie napadu Problem Bogdana. Warto go znać, mało osób go zna, więc dlatego Wam po prostu pokazuję. Nawet mój widz, z którym gram ten napad, on po prostu go nie znał.
i po prostu poznał go przed chwilą właśnie, jak z nim go grałem. Więc dobra, jesteśmy już przy Avengerze, wsiadamy do Avengera i po prostu będziemy lecieć na lotnisko. No i oczywiście są te helki, teraz one nam mogą zdać lekkie obrażenia, ale to nie problem. Wznosimy się do góry Avengerem. Jeszcze chwilę i zaraz wejdziemy sobie na G, żeby po prostu włączyć tryb samolotu w Avengerze. No już jest chyba ok, wysokość, więc zaciśnijmy sobie G. O, jest. Włączyłem tryb samolotu, jakby co na konsolach nie wiem jak się włącza tryb samolotu. Ale na PC, jakby ktoś nie wiedział, jest to po prostu G. No i teraz po prostu jedyne co nam zostało do zrobienia to udanie się na lotnisko w Los Santos. No i mój widz oczywiście ma teraz fajną farm RP, bo on sobie po prostu może strzelać tych helek i zdobywać za każdą helkę trochę RP. Za każdą helkę zniszczoną oczywiście. No i teraz jest ważny moment lądowania Avengerem. Jak wylądować, żeby go nie rozwalić, zaraz wam pokażę. Po prostu lądujemy sobie na pasie i nie naciskamy tego G, tylko po prostu tutaj sobie wjeżdżamy na ten pas startowy i on sam nam wyłączy tryb samolotu i włączy nam tryb helikoptera. I po prostu teraz sobie podlatujemy do hangaru, żeby tam po prostu zostawić tego Avengera. Warto to znać, bo niektórzy gracze tego nie wiedzą i potem po prostu masakrycznie długo tańczą tym Avengerem, bym powiedział, albo nawet go rozwalają. No i dobra, napad już został wykonany. Teraz jest cutscenka, którą oczywiście pominiemy. Mam nadzieję, że będzie elita. Trochę długo memu widzowi zeszło w łodzi podwodnej. No i też mam bazę dosyć daleko od miejsca akcji problemu Bogdana, ale mam nadzieję, że mimo wszystko będzie elita. Jakby co, elita na padach z bazy jest to 50 tysięcy niewiele, ale zawsze coś. No i dobra, napad został właśnie wykonany. I zaraz zobaczmy sobie, czy jest elita. No, potencjalny był prawie 1 800 000. Tyle jest. Faktycznie łupu do podziału na dwie osoby. Moja dola przy 15%, 270 tysięcy. No niestety brakło nam 42 sekundy do elity. No ale obrażenia Avengera były ok. Po prostu mój widz za długo po prostu siedział w łodzi podwodnej. No i dobra, to już było wszystko, co miałem wam do pokazania w tym filmie. Jak widzieliście, jest to łatwa, prosta metoda na robienie problemu Bogdana. Trzymajcie się do następnego odcinka. Pa, pa.